Ekscelencje, magnificencje, wysokie senaty, wielce dostojni goście, to wielki zaszczyt móc powitać wszystkich Państwa na jubileuszu 105. rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego. To doskonała okazja, by powrócić myślami do założyciela naszego Uniwersytetu. Chcemy uczcić jego pamięć, odsłaniając kopię tablicy poświęconą pamięci pierwszego rektora, profesora Heliodora Święcickiego. Przeżywamy Dzień Wielki, mówił podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego, 7 maja 1919 roku, pierwszy rektor Poznańskiego Uniwersytetu Heliodor Święcicki. Święcimy zwrot ku potędze, ku sile, ku młodości, dodał. Nasz uniwersytet, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako pierwszy uniwersytet w Polsce otrzymał akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej, przyznawanej przez Accreditational Council for Entrepreneurial and Engaged Universities. W roku 2019 uczelnia została laureatką ministerialnego konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, a także zawiązała konsorcjum 8 uniwersytetów europejskich pod nazwą EPICUR. Tuż po wyborze na nową kadencję, jako rektorka powiedziałam, że skrót UAM można odczytać jako uniwersytet ambitny i mocny. Uniwersytet przyrodniczy zamierza pozostać silnym elementem akademickiego Poznania. Aspirujemy do kształtowania przyszłości i innowacji, łącząc tradycyjne obszary badań z najnowszymi technologiami informatycznymi, bioenergetyką, ekotechnologiami i szeroko rozumianą ochroną klimatu i środowiska. Cele zrównoważonego rozwoju są także realizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Cel trzeci to działania zapewniające wszystkim ludziom, niezależnie od wieku, zdrowe życie. Cieszymy się, że wspólnie z innymi poznańskimi uczelniami przystąpiliśmy do realizacji programu POMOST. Jest to pierwszy tego typu projekt w skali kraju, który umożliwia osobom studiującym realizację wybranego przedmiotu w partnerskiej uczelni. Budowa stabilnej infrastruktury oraz wspieranie innowacyjności, a także działania na rzecz zmniejszenia nierówności w krajach i między krajami to cele zrównoważonego rozwoju, które wspiera swoimi działaniami Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Z dumą chciałabym podkreślić, że ukończyliśmy budowy Centrum Symulacji Medycznej, Collegium Humanum, czyli Centrum Badań nad Człowiekiem, a po blisko 70 latach oczekiwań społeczność Wydziału Farmaceutycznego ma do dyspozycji Collegium Pharmaceuticum z Centrum Innowacyjnych Technologii Farmaceutycznych. Rokrocznie ponad 100 milionów przeznaczaliśmy w ramach nakładów na inwestycje i modernizację. Wysiłkiem władz i pracowników uczelni przy olbrzymim wsparciu sygnatariuszy hasło skierowane do polityków i władz Wielkopolski Wielkopolska i Poznań zasługują na centralny, zintegrowany szpital kliniczny, stało się faktem. Niech ta piękna rocznica będzie inspiracją do dalszego, mam nadzieję, wspólnego działania. Niech mające swoje korzenie we wspólnej historii przyszłość uczelni przyczynia się do dalszego rozwoju poznańskiego i polskiego środowiska akademickiego. Naprawdę zauważalny jest dialog między waszymi uczelniami i tego życzę każdemu miastu, żeby brało z was przykład. Chciałbym życzyć, aby ten kierunek, ta tendencja rozwoju, utrzymywania najwyższego poziomu w skali kraju i Europy była państwa dalszym udziałem. Dziękuję, gratuluję tego jubileuszu i życzę wszystkiego najlepszego na kolejne lata. Towarzystwo było namiastką prawdziwej uczelni. W dniu urodzin życzę całej wspólnocie akademickiej tego, czego poszukiwał nauczyciel Platona, czyli Sokrates. Prawdy, dobra i użyteczności. Mamy dwa dobre przykłady w Polsce, czyli Uniwersytet Poznański i uczelnie Fahrenheita z Trójmiasta, które pokazują, że współpraca jest niezwykle dobrym narzędziem do tego, żeby
osiągać swoje cele. Mówimy coraz częściej o federalizacjach uczelni, mówimy coraz częściej o konieczności łączenia uczelni. Myślę, że ten model, który zostanie wypracowany w Poznaniu, będzie dobrze służył innym uczelniom w Polsce. W tym roku akademickim uruchomiliśmy program POMOST, Poznański Most, który umożliwia studentom wszystkich naszych uczelni realizację wybranego przedmiotu czy wybranych przedmiotów na dowolnej z pozostałych uczelni. Praca organiczna, wspólne działanie, wielokrotnie tutaj wymieniane porozumiewanie się to wyróżniki Poznania i Wielkopolski i one nas łączą. Całemu naszemu środowisku akademickiemu i naukowemu Poznaniowi chciałbym życzyć dalej tak świetnej współpracy i integracji.